Dzień dobry, nazywam się Pola Masłowska, jestem z Sieradzkiej Telewizji. Dzisiaj zapytamy Sieradzan, dzięki czemu szczególnie zapamiętają to lato. Czy jest jakaś rzecz w tym lecie, która Pana urzekła, dzięki której zapamięta Pan to lato? Oczywiście Suwałki, jezioro Wigry. Szczególnie zapamiętam, bo urodził mi się wnuczek. Jestem bardzo szczęśliwy. Może Pan opowiedzieć coś o tym więcej, z kim Pan był? Nie mogę mówić, z kim byłem, bo żona może oglądać i będzie problem. Byłam razem z rodzicami w górach, w Zakopanem. I dużo czasu tam spędziłaś? Co robiliście? Słucham? Zdobyłaś jakieś szczyty? Tak. Jakie? Rozumiem. Niestety pobyt nad morzem był dosyć pechowy, bo wszyscy się rozchorowaliśmy, więc to na pewno będzie ta rzecz, którą zapamiętamy. Nic nie byłam, proszę Pani, bo ja ledwie chodzę, nigdzie nie chodzę, siedzę w domu. No dobrze, dziękuję. Do kościoła tylko idę i z kościoła przychodzę z powrotem do domu. Czy przez to lato stało się coś, dzięki czemu, co specjalnie zakuło się Państwu w pamięci? Tak, Kongres Świadków Jehowy, który mieliśmy w Łodzi, 3-dniowy, poświęcony był, chwileczkę. Światowe Dni Młodzieży. A byli Państwo? No nie. My do tej młodzieży takiej tej wcześniej młodzieży urodzonej nie należymy. Nie zaliczamy się. Zgubiłem w pamięci hasło. Urodziło nam się dziecko. Dziecko nam się urodziło. O, to wspaniale, gratuluję bardzo, czyli mnóstwo pracy. No, jest sporo, ale dajemy radę. O lojalności. O, tak, wspaniale. Być lojalnym wobec Jehowy Boga, to oznacza też lojalność wobec partnera małżeńskiego, wobec pracodawcy. Czy przez to lato stało się coś, dzięki czemu specjalnie Pan zapamięta? Całe wakacje ciężko pracowałem. Może to, że nie było sobót wolnych i w niedzielę nawet nie miałem czasu odpocząć, tylko spałem. A jaka to była praca? U mnie w ubojni, ale tak to pozytywnie, nie? Bardzo fajnie, bo zasymilizowaliśmy się z ekipą. No i tak to pozytywne wakacje, że tak powiem. No myślę, że we wakacje nastąpiła jakaś poprawa ogólna mojego zdrowia, a poza tym spotkałem swoją miłość i żenię się niedługo. Czy przez to lato wydarzyło się coś specjalnego? To znaczy, tutaj może dziewczyny więcej powiedzą, bo mówię, ja jestem osobą dorosłą, ja to pracuję. Także powiem szczerze, że nic. Znaczy, ja nie mówię, że, bo jest dużo atrakcji, dużo takich sytuacji, gdzie naprawdę może się coś ciekawego wydarzyć, tylko tak jak mówię, ja pracuję, także codzienność, jak to się mówi, domowa, sprzątanie, gotowanie, praca, także... To znaczy, lato zapamiętam tylko ze względu na to, że wyleciałam do Szwecji. Byłam w Orebro, spędziłam tam bardzo mało, znaczy miło czas. A w Polsce? No nie no, ładne parki i w ogóle, no nie wiem. No raczej nie, chyba tylko tyle, że syn poszedł do ogólniaka. Czyli to jest sukces. No jest. Pierwszy raz w górach i też odświeżałam sobie umiejętności na basenie, także jak najbardziej będzie to, będą to zapamiętane super wakacje. A zdobyła Pani jakieś ciekawe szczyty? Nie, tylko na Morskie Oko, ponieważ nie byłam zbyt dobrze przygotowana. To była pierwsza moja wyprawa, także może następnym razem coś więcej. To lato szczególnie, no chyba dlatego, że byłam na weselu mojego pierwszego chrześniaka. Miałam 30. rocznicę ślubu i byłam na wyjeździe, na urlopie, także spędziłam miło czas. No, nic szczególnego się nie wydarzyło, ale jestem szczęśliwa, że miałam wnuka na cały miesiąc u siebie na wakacje. Tego lata? Tak. Zawody. Jakie zawody, opowiedz o nich? No, w kickboxingu miałem. Super, jak Ci poszło? No niestety przegrałem, ale przygotowania były dobre. No, ćwiczyłem rok czasu, no niestety trafiłem w pierwszej walce na wicemistrza i przegrałem. Dużo rzeczy się działo w Sieradzu, bardzo dużo. No, proszę opowiedzieć o może Pani faworytkach. Ja akurat nie byłam nigdzie. Nigdzie nie byłaś? Nie, no nie błąd, dużo się rzeczy działo. Fajnych. No teraz był festiwal chyba 7 kultur. Było. Później było dwa tygodnie ja temu, był jarmark. Dużo później był, przedtem, dużo wcześniej chyba w lipcu, tak? Były... Orkiestry w parku, tak, wampiracze. Tak. I odwiedzają Panie te wszystkie miejsca? Oczywiście. No jedyna tak po prostu rozrywka w sensie dla Sieradza, nie dla Sieradzan wszystkich.
na młodzieży. No zresztą młodzież to nie wiadomo, czy to akurat... Nie wszędzie. Czy przez to lato wydarzyło się coś szczególnego, dzięki czemu Państwo je zapamiętają? Ja to nie dosłyszę, nie wiem. A, no dobrze, a może Pan? Nie, nic? Nic. Tak? Iść ta sobie, poszukaj tam młodych. Ale czemu młodych? Starych też trzeba pytać. Stare są niepotrzebne. Nieprawda, ja tak wcale nie uważam. Gdyby nie starsi ludzie, nasz kraj nie wyglądałby tak, jak wygląda. Stąd, bo lochom dostaniecie i pójdziecie do domu. Płaczy. Nie, to będzie w telewizji. No, może być w telewizji, jak panowie coś ładnie powiedzą. No. A, nie? No dobrze.